widzowie, czy chcecie wziąć udział w moim koncercie? Się składa akurat, że w 6 miastach w Polsce będę miał koncert. I pierwszy koncert już będzie w Gdańsku, następny we Wrocławiu, Poznaniu, Gliwicach, Łodzi oraz Koszalinie finałowy koncert w Dzień Dziecka. I idealnym prezentem na święta może być na przykład bilet na koncert Paliana. Również są bilety meet and greety oraz VIP-y, dzięki którym możecie się spotkać ze mną twarzą w twarz. Siemano! Przybić ze mną piąteczkę, zrobić sobie foteczkę i dostać prezenty. Także jeżeli potrzebujecie kozackich emocji, zapraszam serdecznie na koncert, zaśpiewam wszystkie piosenki. Emocje są niesamowite, także mam nadzieję, że widzę się już z tobą na koncercie. Ale moi drodzy, witam serdecznie. Dzisiaj będzie wielki teleturniej na Palianowie, który może skłócić wiele, wiele ludzi na Palianowie. Tak, dzisiaj zrobimy chłopacy versus dziewczyny. Dokładnie, widzowie, będzie mnóstwo dzisiaj konkurencji. Oglądajcie film do samego końca, bo będzie ultra ciekawie. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał na samym dole. Dołączajcie do Palianowa, widzowie, i lecimy po 1 000 000 subów, bo jesteśmy coraz bliżej. Ostatnia prosta jest do tego. I co, widzowie, no bilety również zapraszam serdecznie. Kupujcie, już pewnie widzieliście wstawkę, to wam nie będę co mówił, bo wszystko wam wytłumaczyłem, ale wpadajcie również na Palian Style, kupujcie świetne rzeczy, bryloki wszystkich palianowiczan, zapraszam serdecznie. I tutaj jest na przykład Lolo, sobie wisi tu fajnie, na zawsze na odcinkach. Dobra, no to co, wychodzimy, bo już wszyscy czekają, prawda, przy fontannie. Dzień dobry, ekipa. Dziewczyny i chłopaki. Cześć. Problem jest taki, że mamy 3 chłopaków i 1 dziewczynę i jedna osoba, Dave albo Bolo, muszą się przebrać za dziewczynę. Błagam, to Dave, to Dave. Ej, czekaj, bo ja mam akurat skina od Wicki, ja bym mógł to zrobić. O. Masz skina od Wicki? Mam, no. To błagam. Tylko nie wiem, czy będzie wyrównane, jak dwóch dzieciaków, Lolo i Bolo, będą ten. Słuchaj, się, że zadecyduj ty. Bolo powinien być z Mirki, a Lolo powinien być z Deją. Ale nie chcę być dziewczynką. No Bolo, dobra, nie, przebierasz się, dawaj. No kurde, ale tak no to dalej, przecież nikt cię nie będzie nazywał dziewczyną, to tylko przez określony czas. Dobra, wy chodź, tam, chodź, no Mirki ci coś ogarnia, my idziemy po Lola. Dawaj. Dobra, ciekawe jak Bolo będzie wyglądał w sukience, to będzie. A Lolo jest ze mną, tak? Lolo będzie ze mną, z tobą, tak, tylko nie wiem, jest, on miał tu być. Miał tu być, Lolo, gdzie ty jesteś? Lolo, gdzie ty? Co ty? O, ma zdjęcie! Pamiętne zdjęcie z Nubkiem i z Wojanem, tak, no tak. Bo, to są moi nowi koledzy. A to nas już nie lubisz, tak? Czy co? Ale chyba już dawno ich nie widziałeś, tak mi się wydaje. No, dawno nie widziałem, ale wiesz co, bo ja ten, nie wiem czy wiesz, bo ja gadałem z tym, po lewo, Wojanem, to im powiedział, że ja wchodzę na Wojanowicę za ciebie. Ej! No tak im powiedział. Mocno! Dobra, co? Poddaję się. No nie, no żartuję, tak nie powiedział, wstawaj. Oddaję się, Lolo, możesz to zrobić. No nie, nie zrobię tego, no ty jesteś. Ale dzisiaj zostajesz chłopakiem. Ej, ile ty masz Legu? No, ma tutaj same te. Ale ja jestem chłopakiem, to jak mam zostać. No tak, ale tak oficjalnie zostajesz chłopakiem. Nie, nie, dzisiaj stajesz się mężczyzną. O! Razem z Dave'em będziecie się. Będzie walka między. O, jak się wystraszyłem. Mamy problem. Co się mamy turbo problem. Jak wy to zobaczycie, to chyba umrzecie po prostu. Bolo, przysięgam. Co jest grane? To jest. On nie chce wyjść. Bolo! Co to jest? No elegancko! Dziewczyna jak się patrzy! Co to jest? Cześć, Bolo! A ty się nie miał zrywać dzisiaj! Ale dobra, chodźcie za mną, nie wiem czy macie elytrę. Idziemy no tam, prawie, gdzie jest skin Steve'a, chodźcie wszyscy. Nie, tak no, daleko! Czemu ratusz jest różowy? Dobra, dziewczyny przyjmuj. Nie, dobra, jest wojna. Mega dziwne, ciekawe. Jeżeli chłopcy wygrają, to zmieniamy ten ratusz. Patrzcie, ile to jest konkurencji. Od czego byście chcieli zacząć? Uwaga, od rysowania, od zdobienia domku, od bitwy, od parkura. Od pytań, jeszcze pytania są też również. Dajcie pytania. Pytania, nie, dobra, pytania trzeba dopiero zrobić, jak przejdziecie parkour w sumie, gdzie będą te. Jak to? Więc parkour musi być w takim razie najpierw. Dobra. Ale gdzie jest druga dziewczyna? No idę. Druga dziewczyna. Fajnie wyglądacie. Chcecie mówić na randkę może? Zamknij się.
Dobra, no to co, na trzy czekajcie. Ogólnie dwie osoby muszą kliknąć w przycisk. Czekaj. Co jest wygraną? Wygraną musisz przycisnąć przycisk. Ale co jest do wygrania dzisiaj? Co jest do wygrania? No właśnie. Pewnie zielone wam mogę zgarnąć, nie? Wydrukuję wam nowe. Nie, ja mam... Nie chcecie pieniędzy? Idziemy na randkę. Ja z Dave'em, jeżeli wygrają dziewczyny, to Dave płaci, a jeżeli wygrają chłopcy, to my płacimy. Lolo z Bolem idą na randkę. Ale to z Bolem. Git, mowa stoi. Mi pasuje. Git, jesteśmy umówieni. Mowa stoi. Nie wiem, jak się tak robi, ale dobra, git. Dobra, uwaga, jestem ciekaw, kto wygra. Dawaj, mów. 3, 2, 1, start! Lecimy! Czujesz się jak w tej... Jest ten Ninja Warrior, nie? Ej, to jest Ninja Warrior, Palola! Ale Dave też musi przejść, to już będzie... Mój ziomek w ogóle, moja dziewczyna nie jest ten. Ja nie mogę, w nim przeskoczył! Nie możesz! Musisz od nowa. Dawaj, teraz tylko Lolo musi przejść. A wy na początku jesteście? No bo Bolo w ogóle! Bolo, przechodź, to co ty robisz? A ja też mam? Tak! A Lolo już to zaraz skończy. Nie mogę. Tylko jak się tam dostaniecie, to nie skaczcie w dół. No Bolo! Nie mogę, Lolo musi spaść. Nie, Lolo wygrał, to Lolo jest tak. Przyciśnij! Oj, gang chłopacy! Gang chłopacy, 1-0, zapiszę sobie to. 1-0. Tak zwana dominacja genetyczna. Ja myślę, że po kolei to jest, że najpierw ona, a potem ja. Płaczesz jak baba. Dobra, teraz stójcie tam, bo macie przycisk i teraz będziecie na pytanko odpowiadać, jakie tam chcieliście. Także kto po prostu szybciej przyciśnie, ten ma prawo głosu. Jeżeli ktoś szybciej powie niż przyciśnie, no to jest punkt dla przeciwników. A ja mam pytanie. Jak ja przycisnę, to Dave może też odpowiedzieć, skoro jest tak, razem, jakby to jest drużyna. Git. Co? Czyli będziecie klikać nieważne co i po prostu liczycie, że druga osoba wie. Nie. No ja dobra, tak trzeba ustalić, jeżeli ktoś kliknie, ale nie odpowie, to punkt jest dla drugiej drużyny. Okej, dobra. Jest grubo. Dobra, uwaga. Jak lamy zachowują się w stosunku do wilków? Co to jest za pytanie? Normalnie. Neutralnie. Czy to jest ostateczna odpowiedź? No neutralnie, no co, no to jest bait. No niestety, punkt dla dziewczyn! A jak się niby zachowują? Plują ja na nie. Ja myślałem, że plują, właśnie, to jakby to... Dobra, nie, to ja to muszę protestować. Nie, poczekaj, teraz nie ma, teraz kolejne pytanie. Czy 1-0 na razie dla dziewczyn? Ja nie mogę, no! Uwaga, następne pytanie. Czy potwory widzą przez kraty? No lol, nie wiem. Odpowiadam! No. Tak! Nie. Punkt dla dziewczyn. Ja nie wiem, co to jest bez sensu. Punkt dla dziewczyn. 2-0. Dobrze, kolejne pytanie. Czy pająki widzą przez ściany? Bolo pierwszy. Ja bym powiedział, że widzą. Dobrze, 3-0 dla dziewczyn. Nie mogę. Co tu się dzieje? Jaka deklasacja. Dobra, to jest po prostu na farta, no. Dobrze, kolejne pytanie. Uwaga. Czy creepery boją się ocelotów i kotów? Tak, byliście pierwszy. Dobrze, Dave pierwszy. 3-1, uwaga, 3-1. No. A ile jest pytań? Jeszcze... Jesteśmy praktycznie w połowie, połowa gdzieś jest. Okej, to mamy szansę. Dobra. Ile jest rodzajów drzew w Minecrafcie? Uwaga, czekajcie, jeszcze nie ten. 5 albo 6 albo 7. Co? No która to jest? My byliśmy pierwsi, ale my pierwsi byliśmy. Byli pierwsi, dobra. No dobra, no to mówcie. Ale to pytanie, które jest, która wersja, nie? Ile, no teraźniejsza. Ale teraźniejsza czy 1.20? Lolo się nie rusza i nie, teraźniejsza, nasza. Dobra, może policzę. Brzozowe, dębowe, świerkowe, dżunglowe, akacjowe. To jest 5. Mhm. 6 jest. Jaka jest ostateczna odpowiedź? Możecie ale czekaj, ale liczymy te neterytowe czy nie? No. No na pewno trzeba liczyć, ale... To jest spoko. That's crazy. No to nie, ja bym... No nie liczyłbym chyba. No to jak nie liczymy, to jest 6. Dobra, ostateczna odpowiedź, dogadajcie się. Jak 6? No i się będą kłócić teraz! Dalej, zaufaj mi, 6! Brzozowe, dębowe, akacjowe, dżunglowe, ciemny dąb.
No, no, no i no jeszcze masz te jasne takie. Jak gadają, widzisz to? Nie, tak nie, patrzą na siebie. No bez, bez jest ja 6, myślę, że czas a minął. Z jest 8. Bez neterowych jest 6, a z neterowymi tak, jest 8. Tak, czyli tak. Ostateczna odpowiedź. Tak. No, no 6. Nie no. Licząc na deredów. O, no, no tak. I to jest prawidłowa odpowiedź! No, 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 no. 3, 2, uwaga, co się dzieje, proszę państwa? No, okej. Okay. Ile jest odcieni niebieskiego barwnika? Lolo pierwszy. Jest no, tak. Niebieski, ciemno-niebieski i jasno-niebieski. Nie, 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 liczbę. Ale to powiedz jest liczbę. Tylko, to nie jest odpowiedź, to nie dwa, jest odpowiedź. Dwa, dwa. Dwa ostateczne, tak? No, co, zastanawiamy się dalej, no, czy co? No co wy robi? Nie wiem, no. Spaniakujecie. A ile jest? Ej, no ja myślę, że dwa. Light blue i blue. No tak, tak, nie, dobra, ostateczna odpowiedź teraz. Dwa. Błąd! Trzy! A ile? Trzy! A trzy! Jakie yes. Wymień? A trzy jan to jest niebieski? Tak, oczywiście, no tak, tak. To nie jest niebieski! A to jest, to jest odcień niebieskiego, no. To nie jest odcień! No to, dobra, no to 4-1! Nie, 4-2, 4-2 jest, 4-2. A kiedy cyjan to nie jest odcień niebieski? Uwaga! Uwaga! Już kolejne pytanie. Czy w kresie występują rośliny? Bolo. Kolej, jakbym miał strzelać? To powiedziałbym, że tak! No, trafiłeś, no. Serio? Tak. Ja tak. 5-2. Dobra, bez sensu. Biała flaga, chodźmy dalej. Gdzie naturalnie występuje refren? W piosence. Ja. Nie, chodzi o Minecraft. No, referent, czy jak to się tam nazywa? Może to źle tam no, jest napisane. Referent. No, gdzie? No. Gdzie? No, Lolo. No to naturalnie no, występuje w internecie. No, no, no. No i bardzo dobrze. No. Nie, dobra, ile jest pytań do końca? No. Czyli jest ile? 5-3 teraz? Tak. Już końcowe pytania są, już końcowe. No, no dwa ale ostatnie, ile to jest dwa te końcowe pytania? Ej, dobra, jest dwa ostatnie, jeżeli odpowiecie wy, to jest remis. Dobra. Nie będzie nikt miał punktu. Co wypadnie z creepera, gdy trafi w niego szkielet? No, to był pierwszy, kliknęliście już? Tak. Płyta ci głowa. Szkielet? No co ty, nic z tych rzeczy. Jak szkielet trafi w creepera, ta? Co wypadnie z creepera, gdy trafi w niego szkielet? No gunpowder, no tylko to może wypaść. No nie wiem, czekaj. No zastanówcie się, macie 3 sekundy na zastanowienie. 3... To niż płyta wypada. 2... Szkielet to może głowa. 1! Nie, nie, na pewno nie. Co ty? Ostateczna odpowiedź. No niech będzie ten gunpowder, nie wiem. Płyta muzyczna. Płyta wypada z CNT. Także... Jakoś się wybuchnie. No to co? No czyli dziewczyny wygrały. Czyli źle mówi. Dziewczyny wygrały. Lolo, czyli źle mówi, tak? Czy to? Nie mówi źle i często mówię gadać. To jest z internetu, to jest z internetu. No nie, no dobrze mówię, sprawdziłem w internecie, mówi dobrze. Dobrze, no to już nie, to już dobra, nie, to jest ostatnie pytanie, nieważne. Czyli jest 1-1, ogólny wynik to jest 1-1. A jakie było honorowe pytanie ostatnie? Ostatnie to jest, czy nederowe drzewa, drewna się palą. No to łatwe. No nie. No nie, no proste. Tak? Także mogliście, no było blisko. No, dobra, to jest na farta zrobione. Teraz zróbmy rysowanko, a potem lecimy kurde, bardziej pod dymienie. My akurat w rysowaniu jesteśmy mega dobrzy. Dobra, no ja będę oceniać, nie? Czy chłopacy... No ja pierwsze, ty drugie. Dobra. Dobra, to narysujcie karykaturę Paliona. Na 64? Karykaturę. Tak, możecie mnie zniszczyć. Możecie mnie zniszczyć, nie wiem... Ośmieszyć wszystko. Zróbcie co chcecie. Okej, no co to jest? No co no najlepsze? No nie powiem, że nie. To najbardziej mnie rozbawiło, no. Ej, to wygląda jak grincu. No powiem tak, licząc dwa obrazki razem. No to chłopacy lepsze razem zrobili. Bolo zrobił zwykłego skina, po prostu bardziej umięśnionego, no. No ale to jest normalny skin, przecież miał tak być, ale to jest karykatura miała być. Aha, że tak. Mariona w prawdziwym życiu, który mówi uwu. No nie, dobra, hej! Ja nie ej, nie. Panie, powiesz UW. Nie. A to jest karykatura. Nie, przejdźmy lepiej do ostatniego rysunka. A ostatni rysunek to musicie narysować swojego. No, chłopacy, swoją wymarzoną dziewczynę, z którą chcielibyście być, a wy wymarzonego chłopaka, z którym byście chcieli być. O nie! Taka, ja chłopaka, co? Nie! No dobra, dziewczynę narysuj. No dobra, i zróbmy, że to jest ograniczony czas. Dajmy na to 40 sekund. Nie! Tak, no, nie, żeby nie było za... Nie, żeby... Ale co ty chcesz? Ester Exposito chcesz narysować? No.
Nie no, mam bardzo dobry plan, potrzebuję trochę więcej. No ale co ty chcesz tam narysować takiego? Zobaczysz. Dobra, ten palion, ten ogórek, co to jest za skin? O, ładne, ładne narysowali, szczerze. O, podobało mi się. Zobaczymy, jaka jest wymarzona dziewczyna Dave'a w takim razie. Straszne. No nie mogę, jak zrobić kolor skóry? Uwaga, zostało 20 sekund. Nie! Nie, no czasu. Dobra, Dave, pokaż no to, co tam upichciłeś. Moja... To jest mirki! Czemu ta mirki tak wygląda? Ale to nie jestem ja! Dobra! Jesteś ty! Ja nie mogę! Że nie mam okularów! Czemu nie narysowałeś Lulu? Bo tu masz soczewki! To jest skomplikowane! A, soczewki! Czemu narysowałeś dziewczynę w swoim kolorze? Ale co ty zrobiłeś? Co ty za syf jest? To za grażynka w ogóle! Dobra, Mirki to jest jakaś poszerzona! Bo mi nie wyszło trochę, no! Dobra! Bo ja nie wiem, tylko wymarzona dziewczyna Bola, popatrzcie! Ej, nie, dobra, popatrzcie z kim. That's crazy. Zrobimy takiego skina i zrobimy mu pranka. Dobra, ale Bolo. Bolo nie ma wygrubanych oczekiwań, bo po prostu. Bo ja nie rysowałem, to jest wina, jaka wiedźma. I te kolory w ogóle mi się nie wybrają. A to jest Dave przecież nie ma niebieskich oczu. No właśnie, kurczę, kobieto. Ma, jednak ma. Ja zrobiłam, że ma właśnie. Ja nie mogę, nie. Nie ma, Dave nie ma, no ale dobra. Dobra, mówi to panią, Popera, który też nie wiedział. Czekaj, ale ja nie wiem. Ja nie wiem, kto wygrał, czekaj. No ja dobra, rysunek. Bolo versus Lolo. Lolo. Lolo versus Milki to Milki. Bolo versus Dave. Dave. I Milki versus Dave. Milki, no remis. No nie, to remis. Fajna kalkulacja, remis, no nie, no tutaj jest remis, no ale 1-0 wygraliście. Ale my wygraliśmy, no tak, wygraliście. 1-0, tak. No. Czyli jest 2-1 dla chłopców. Idziemy teraz na ozdobę domku. Zapraszamy serdecznie do chłopców, do niebieskiej. I od razu możecie zaczynać ozdabiać domek rzeczami, które macie w skrzynce. No Milki jest mega dobra w ozdabianiu, także no tak, jestem ale ciekaw. Bolo, który mi tutaj pewnie... Najpierw będę chłopców sprawdzać, co tutaj będziecie. Co ty robisz? Co? No jak ty to postawiłeś na koleś? Pokłóćcie się zaraz. Nie wytrzymam, dobra. Nie, damy radę. Ja robię to, bo tam jest Bolo. Bolo nie potrafi za bardzo budować, ale jest Milki, która jest mega dobra w ozdabianiu. A tu jest dwie osoby, które dobrze ozdabiają, więc... No! Wyrównanie bym powiedział, zobaczymy. Czekaj, to na dole zniszcz, bo nie mam kifola. Ja mogę zniszczyć, nie mogę zniszczyć, no. Jak coś tam mówcie, to wam będę niszczył. O, dzięki. Dobra, tak zrobimy. Pomagać. Jak coś, to dam dziewczynom też pomogę. Co ty? Masz ten aparat. Co to jest? To jest ukryta kamera w telewizorze. No, to jest profesjonalny gaming group. Ale lufa. Okej, tutaj mamy sofę, zobaczmy jak tam, co tam się dzieje. Co my tu mamy, uwaga. No ja tutaj mam katastrofę, nie? Okej, tutaj jest coś takiego. Ja mam wrażenie, że będzie ciężko mi to ocenić, bo na razie jest tak podobnie w miarę ty. Bo to coś jest taki domek mały, nie? Dobra, idziemy teraz do hopów sprawdzić, co tutaj się wydarzyło. Hopy, no. Co my tu mamy? No, tutaj, kurczę, troszkę niesymetrycznie z tym telewizorem, tym monitorem. Dobra, zaraz będzie dobrze. Ło, ile zieleni to nawaliło. Okej, okay, o kurde, nie to. Co to było? Nie to. Okej, okay, coś takiego, czekaj. Strasznie dużo zieleni, okej. Okay. Jest kowadło, tutaj mamy, prawda... Salon zabrać. No ja nie mogę, to naprawdę podobnie to robicie. Nie, my robimy lepiej. No to wiadomo. O kurde, i wam powiem, że... No chyba dziewczyny tutaj na razie... Przegrywają. Minimalnie lepiej, tak mi się wydaje. Co? No, serio. Co tu się dzieje? Co to za szafka jest tutaj? Cicho. Ja nie stawiałem. Co to jest? Cicho. A, pamiętasz co to, Paweł? Co tu się dzieje? Paweł, co sądzisz o tym itemie? Jakie stare dzieje, nieważne. No, to są stare dzieje i taki nielegalny item. O, niezdrowy. Lepiej, żeby go nie używać, tak? Dobra, nie no, naprawdę, co wy... Czy nie jest najgorzej, tylko po prostu... I skrzyłda. Ale co to za komentarz w ogóle, że nie jest najgorzej, ty? No naprawdę, przecież... Dobra, my już skończyliśmy. Nie! No jak nie? A co, już jest koniec? No, ale one zostały lepsze itemy. No nie, wszystko to same, było identyczne. Ale PlayStation 5 nie może na ziemi leżeć. Ale,
No nie powinno. No dobra, no ale no co mogę powiedzieć? No nie ma bez dwóch zdań. To, no, zobaczcie u chłopców, co się dzieje. W sensie nie jest najgorzej, tylko. Pokaż mi to. Jakoś tak mam wrażenie. No jak mam zobaczcie tą szafkę, no czemu to jest zwykłe? Kowadło na stołu, co to jest? Wiedziałem, co mieszkał. Tu jest wszystko. Dobra, dziewczyny wygrały, no jest 2-2. Ostatecznie jest 2-2 i ostateczna wojna jest teraz w wielkim bunkrze tutaj. Zbierzcie sobie, chodźcie tutaj do tej wielkiej kobyły kolorowej. I tutaj macie łuki. Najpierw weźcie każdy łuki. Dziewczyny, weźcie łuki. Tu ma. Na razie nie, miecza nic nie bierzcie, tylko i wyłącznie łuki, bez niczego. I będzie walka. Aha, muszę sobie jakoś. No i strzały, nie? Też. Strzały, tak, strzały weźcie sobie, tam macie. Po dwa staki dla jednej osoby są. No jest przygotowany taki, jakby paintball bym mógł to nazwać, no. Co? Kliknij F3 plus B na klawiaturze. Co to się stanie? Nie, nie rób nic. Nie kombinuj się. Dobra, uwaga, uwaga. Dobra. No to co? Czas start, wielka wojna! Zobaczymy, kto przeżyje! Te łuki duże biją! O nie! Bolo już nie żyje! Okej, pierwsza runda, gramy do trzech. Pierwsza runda dla chłopców. Pierwsza runda dla chłopów, lecimy dalej. Tam w łóżka sobie kliknęliście, mam nadzieję, nie? Dobra. No to zaczynamy, runda numer 2! Go, go, go! Jak to się fajnie z góry ogląda! Ej! Bolo, ty się za wolno wychylasz! Mirki nie żyje już! Bolo, dawaj! Czekaj! No Bolo, dobrze Bolo! Jeden na jeden! Skill! Jeden na jeden! Z Dave'em jeden na jeden jest! O! Ale Bolo taktykę obrał! Dawaj Bolo! Ajajaj! To się nigdy nie sk... Ej, nie można jeść! Jak nie? No nie było udziału! Tak, no. 1-1 jest, zaregla się do 3, 1-1. No nie. No, ale wcześniej mega szybko, dobra. Wbiegnijcie, ustawcie się i start! Jakie emocje, widzowie, jakie emocje. Liczę, że wygrają... No, gościu w sukience tam dobrze gra. Ten wirokezie, no. Nie! Nie, 2-1 jest! 2-1, masz przerąba, nie! Dobrze, 2-1 jest dla chłopów. No, czyli wygrana, tak? Bolo, wsiadaj do dziewczyn. Jeszcze ostatnia, czy no, jeżeli chłopy wygrają, to ostatnia. Dobra. Uwaga! To nie miało być, że 3 rundy? Uwaga! Start! No nie, no do trzech tych. Aha! Czekaj. Tylko przeżyj! Koniec, tak! Dobra. Nie mogę. I ostateczna bitwa. Macie w skrzynce ostateczną bitwę, tylko muszę to pozbierać. Jest teraz walka na miecze, no. Walka na miecze. No i tak chłopy już wygrały, no. Także lecimy w ten sposób. Dobra, no pozbierajcie sobie to. Zabuduj Lolo. A czy mogę używać... 6 jabłek tam macie, mogę, nie? Tak, czy mogę używać takich rzeczy jak łuk? Nie, tutaj nie bez łuku, to jest tylko na miecze. Dobra, chodź tylko tu. Tylko włączcie na miecze. Dobra, się źle zabudowałeś. Dobra, chodźcie tutaj, chodź. Dobra, czas start, no lecimy z tematem! Chodź! Wmaga, bitka! A jak to się bije? To się bije tak, że... Aha, no po prostu, dobra. No zobaczymy, jak to jest taki dobry w klepie. O! Na pewno nie ja. Nie mogę. No, Lolo, co robi Lolo? Jak kontruje? O kurde, o nie! Bolo przegrał! Bolo przegrał! Nie ma szans! Bolo, co ty robisz? Nie! Bolo! No nie można, no weź go! Mirki, zabijcie Mirki, jest koniec. No ale to jest bez sensu, jak on dalej atakuje! Bolo, nie bij! Bolo! Bolo, nie bij! Bolo, ty nie możesz! No daj, weź mi, wygrać! Patrz, no, Dave ucieka! Zostaw mi! Bolo chcą zabić, Bolo! Co tu się dzieje? No Mirki, jak Mirki zabijecie, jest koniec gry! Olejcie Bola! Ale do rogu ją wykleili! No nie ma szans, no. Łatwo!
No i co? Chłopcy wygrały ogólnie całość. Także będzie wygrana zielonych dla chłopców. Gratulujemy dla drużyny niebieskiej. Jeżeli chcecie więcej chłopców versus dziewczyn i oczywiście bolo będzie u dziewczyn, dawajcie znaki.